Przyszedł mój Tiger Max, kurde, zamówiłem sobie w styczniu na preorderze, mam kwiecień, wreszcie dotarł, podłączam ładowarkę, będę jeździł. Nie ładuję. Nie, dzwonię do HND, ale ich tam zaraz dojadę. Dobra, słuchajcie, tutaj od tej dostawy mamy smart ładowarki. I niedługo te ładowarki będzie stosował każdy producent, zobaczycie, bo one są bezpieczne. Podłączamy najpierw taką ładowarkę. Zobaczcie, teraz musi mi zgasnąć ta dioda już. Bo już podłączyłem najpierw odwrotnie. Myk polega na tym, żeby podłączyć tą ładowarkę zawsze najpierw do hulajnogi. Gdzieś tam wyczytaliście na grupach, wiem i tak dalej, że najpierw podłączamy do gniazdka, potem do hulajnogi. Różni producenci różnie podają. Tutaj, proszę, podłączam najpierw do hulajnogi, potem do gniazdka. Czekam chwilę. Ładuję. I teraz uwaga, na czym polega różnica między smart bezpieczną ładowarką a standardową ładowarką? Po naładowaniu, gdy zaświeci nam się zielona dioda, ta ładowarka odetnie nam napięcie na wyjściu ładowarki. Czyli nie będziemy dalej podawać prądu na hulajnogę, na baterię hulajnogi i na tym to polega, że to jest właśnie bezpieczne, że nam po prostu po naładowaniu odetnie i możemy zostawić nawet hulajnogę na całą noc i niech sobie ona stoi pod tą ładowarką, bo i tak nie, idzie, nie ma tutaj na wyjściu prądu. I tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Mamy kwiecień, podłączam. No nie, ładuję.